Witam serdecznie wszystkich przyjaciół i odwiedzających w nowym 2014 roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie gorszy od minionego. Serdecznie pozdrawiam wszystkie przyjaciółki, jak i przyjaciół, których również mam kilku na stronie. Czekaliśmy na święta, które przeżywaliśmy w różnej atmosferze. Jedni szczęśliwi, bo zdrowie mi dopisywało, nie mają żadnych kłopotów, inni mniej radośnie, bo byli sami lub stracili bliskie osoby. Ale wieczór wigilijny pamiętaliśmy o tych ludziach, łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole. A będąc na mszy, modliliśmy się o wszystkich, by Bóg miał ich w opiece, ukoił ból samotny i spełni nasze plany i marzenia. Minęły święta, przyszedł Sylwester, w którym powitaliśmy nowy rok. W większości staraliśmy się spełnić go wesoło i radośnie. Przecież za kilka godzin powitamy nowy rok. Stary już odszedł, zabierając nasze wszystkie miesiące, te wesołe i smutne. Powitaliśmy nowy rok. I znów dręczące pytanie, jaki on będzie? Nie jesteśmy jasnowidzami, nie widzimy przyszłości, ale mamy jedną najpiękniejszą rzecz – wiarę. Wiara czyni cuda, jak mówi powiedzenie, a serdeczny uśmiech i dobre słowo otwierają wszystkie zamki i trafiają w większości do naszych serc. I znów spotyka się w naszym netlogu. Jest to nasze okienko na świat, chociaż wirtualne, ale często się kontaktujemy. Wielu z nas już jest w podeszłym wieku. Mamy swoje rodziny i radości życia prywatnego, ale netlog jest dla nas jakby drugim domem, a dla niektórych być może jedyną przyjemnością. Dlatego starajmy się być dla siebie mili. I ludzie tworzący klipy i vlogi starają się uprzyjemnić spotkania na netlogu, przesyłając grzecznościowe pozdrowienia i robiąc ładne klipy. Jestem tutaj z Wami już kilka lat. Staram się zawsze przesłać Wam coś nowego, w innej formie. Wasza radość z moich prac jest moją radością, a piękne komentarze są najpiękniejszą nagrodą. Dlatego gorąco dziękuję za Wasze kontakty na moim profilu, który odwiedzacie, komentując moje prace. Niech ten nowy 2014 rok będzie dobrym rokiem. Spójrzmy na drugiego człowieka inaczej. Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. I postępujmy, jak mówi przykazanie. Miłuj bliźniego swojego jak siebie samego. A w tym nowym roku życzę wszystkim, aby był dla nas dobrym rokiem, rokiem bez zmartwień i trosk, rokiem spełnionych marzeń i nadziei. Pozdrawiam gorąco również załogę Netlogu i YouTube. Niech Bóg otoczy nas swoją opieką. Szczęść Boże wszystkim w nowym roku.